Witajcie kochani w modzie ekokreatywnej. Dzisiaj zapraszam Was na hol lumpeksowy i zabieram Was do lumpeksów. Będzie dzisiaj tour po Gdowie tym razem. No i oczywiście rzeczy w stylizacjach, które kupiłam. Te, które oczywiście da się wystylizować, bo nie wszystkie rzeczy będą dla mnie. Natomiast to, co się da Wam pokażę i już teraz Was serdecznie zapraszam, a na końcu filmiku zaproszę Was też na wyniki rozdania. Będę dzisiaj wyciągać zwycięzcę, jedną z tych licznych osób, które się zgłosiły w rozdanie z okazji 3 lat istnienia kanału. Bardzo dziękuję oczywiście i przechodzimy dalej. I oczywiście proszę Was o zasubskrybowanie kanału. To jest niesamowicie ważne dla rozwoju kanału oraz o polubienie filmiku. To też jest dla mnie bardzo ważne. Taka nagroda za mój włożony trud. Kochani, idziemy. Kochani, no to zobaczcie teraz krótkie przebitki właśnie z wizyty w tych sklepach w Gdowie. Byłam w Joyu, w dwóch Joyach, bo jeden koło, jakby tam w centrum, koło Strażnicy, drugi na ulicy Krakowskiej. I byłam też w jednym takim mniejszym lumpeksie. No także zobaczcie, co tam było. Jeszcze byłam w takim sklepiku prywatnym, nie z sieci. I też coś tam udało mi się wyhaczyć. Hejka, kochani, jestem w Gdowie. O, o, o. Zbliżam się do Joy. I będę nagrywać jakieś przebiteczki, bo kupiłam już bardzo fajny płaszcz. Być może będzie dla jednej z koleżanek, bo szuka kolorowego. Super jakości, pokażę Wam potem. Także zobaczymy, co jest w Joyu. Hejka, mam całą naręcz zakupów, no i jak to w Gdowie, wszędzie jest blisko, więc lecę do kolejnych sklepów. Idę jeszcze na nową dostawę, która była wczoraj, także zobaczymy, co dalej. Tu jest jeszcze taki lumpek, zajrzę do niego na chwilkę. Taki mały, wyprzedaż po 6 zł. No zobaczymy, czy coś to się uda kupić. Słuchajcie, nawet udało mi się coś kupić. Kupiłam całą siatę w zasadzie. Bardzo fajne składowo rzeczy. Dosyć niskie ceny, no wiadomo, nie po 2 czy 5 zł, ale naprawdę spoko, zaraz zobaczycie, co tu jest. Między innymi super sukienka, plecak sportowy, taki glamour sportowy. Dwie sukienki właściwie, druga jest koronkowa, taka wizytowa. No i jestem po zakupach, mam przepiękny sweter i przepiękną bluzkę w dużym rozmiarze, także będę Wam pokazywać potem wszystkie zakupy. Naprawdę super rzeczy kupiłam. Tu już mam, o, patrzcie, całą hordę. Kochani, lecę i widzimy się już w przymiarkach. No i teraz, co kupiłam w tych sklepach? Nie będę już się rozdrabiać na to, co było w którym sklepie, chyba że akurat mi się to przypomni tak dodatkowo, więc pokażę Wam po kolei. Najpierw zobaczcie to, co mam na sobie, bo mam spódniczkę z ostatniego filmiku o vintage i o stylówkach zimowych, tą właśnie w 100% z wełny. Mam takie nowe, kupione przeze mnie rajstopy, bardzo fajne zresztą. Powiem Wam przy okazji, że kupuję rajstopy w sklepie u bardzo fajnego sprzedawcy, który jest wielbicielem też rajstop i dużo może doradzić, więc jeżeli jesteście z Wieliczki, to polecam Wam ten sklep na ulicy Serafa, właśnie rajstopy, skarpetki i przeróżne dodatki tego typu. Pan ma bardzo dużą wiedzę o rajstopach i wielki wybór. Także ja tam kupiłam już chyba z 7 par rajstop, no i między innymi właśnie te, które są w bardzo podobnym kolorze do moich butów. Być może wydają się trochę jaśniejsze, ale one są takie bardzo, bardzo bladoszare. Odcień kremowy, taki szarawy. Także mam na sobie nowy sweter znowuż. Słuchajcie, i to jest sweter, który ma mega, mega skład. Nazwę firmy Wam pokażę na ekranie, bo właśnie mi wyleciała w tym momencie z głowy, ale nie, już wiem. To jest Lindex, słuchajcie. Lindex, fajna marka,
marka taka bardziej jakościowa. No i zobaczcie, z tyłu ten sweter jest zupełnie gładki. On jest taki raczej krótszy, bo o, tu Wam pokazuję maksymalną długość tego swetra. Ma bardzo fajny skład, bo 60 ponad procent składu stanowią wełna i mohair, więc naprawdę super. W dodatku jest to metka właśnie taka ekologiczna. Dbajmy o swoje ubrania, naprawiajmy je i przetwarzajmy później lub podawajmy dalej. No i to jest też moja dewiza, więc bardzo lubię firmy, które dbają w taki sposób o ekologię. No i naprawdę sweter jest przepiękny, zobaczcie w jakim jest świetnym stanie. To z bliska może mi się uda tutaj Wam pokazać. Jak nowy jest, naprawdę jakby ma śliczny kolor, taki liliowy. Jest taki lekko oversize'owy, właśnie krótszy. Ja tu mam go wsadzonego do środka, więc w każdym razie jest tak strasznie ciepły, że mówię Wam, już się gotuje trochę w tym swetrze. Jest bardzo, bardzo ciepły, jest mega. Zastanawiam się, czy sobie go zostawić jeszcze. No mam zagwozdkę, bo mam trochę swetrów, ale z drugiej strony teraz właśnie stawiam na te jaśniejsze rzeczy. Ja lubię kolory właśnie tego typu, właśnie te wszystkie takie fiolety, bo no borda to już nie jest jasny kolor, ale tego typu barwy, błękity, fiolety, róże lubię bardzo. No i poradźcie koniecznie, czy zostawiać, bo mnie ten sweter po prostu tak się podoba, jest tak przemilutki, ciepły niesamowicie i ma bardzo ładny wzór. Także o, pokażę się Wam teraz właśnie jak to wygląda. Ja jestem bardzo zadowolona z tego swetra. Wiecie co, te dostawy w tych sklepach to nie były jakieś mega wyprzedaże. Jedna była całkiem, no zupełnie nowa dostawa, jedna była troszkę już tam wyprzedaży, ale generalnie nic z tego to nie były jakieś ostateczne wyprzedaże, więc minimum co zapłaciłam za te ciuchy to jest 15 zł. Były też rzeczy droższe, no ale uznałam, że warte. Na przykład ten sweter. Uważam, że jest tak fajny, że nie szkoda kilkudziesięciu złotych na niego, bo w sklepie na pewno kosztowałby mocno, mocno ponad stówę, jeśli nie nawet dwie, bo to jest naprawdę dobry skład. No i taka lepsza marka, więc uważam, że warto było zapłacić za niego trochę więcej. Słuchajcie, idziemy dalej. Pokażę Wam najpierw właśnie wszystkie swetry, bo fajne swetry mi się udało kupić, jeszcze cały czas zima idzie. Słuchajcie, drugi swetr jest Benettona i jest naprawdę, naprawdę fajny. Postaram się Wam też pokazać do tej samej spódnicy w tym swetrze, także będą tu przebitki w tych wszystkich swetrach i w kamizelce, które tutaj mam. Benetton, zobaczcie, żeby nie było, style Benetton. Naprawdę super, super jakościowy sweterek. Taki crop sweter, cropped cardigan z wielkimi guzikami, też ma właśnie bardzo fajny skład, ciekawy kolor, taki brąz czekoladowy, to jest mały rozmiar, już Wam powiem, to jest chyba S-ka albo nawet XS-ka, S-ka, słuchajcie, to jest S-ka i już Wam powiem, co jest w składzie sweterka, 50% jest to sweter wełniany. No i pokażę się Wam właśnie, jak wyglądam w tym swetrze. Do tej spódnicy będzie może to trochę nawet komiczne, bo on jest bardzo mały, spódniczka też, więc będę wyglądać jak taka lalunia troszkę, ale zobaczymy, no sami ocencie. Uważam, że jest świetny sweter, bardzo fajna, zobaczcie, taka gruba włóczka. Świetna jest, naprawdę. On jest z takim grubym splotem. Bardzo fajne ma te guziki, takie w stylu lat 60. właśnie też, czy 70. No i w ogóle jest mega moim zdaniem. Może jest troszeczkę za mały dla mnie, ale to sami mi napiszcie koniecznie w komentarzach. W każdym razie ten sweterek też był, chyba ten był troszkę z jakąś przeceną, ale już też nie pamiętam ceny, słuchajcie. Kolejna rzecz swetrowa. Piękny sweter, naprawdę piękny sweter z wełny. Marka Boys of Europe, to jest Elka. Bardzo mi się podoba, słuchajcie, już Wam powiem też, jaki jest dokładnie skład. 80% wełny posiada ten sweter, pozostała część to nylon. No i oczywiście można go prać ręcznie tylko, tak nawet opiewa metka.
i zobaczcie, jak fajny jest ten sweter. Wygląda jak takie szwajcarskie czy też austriackie swetry na narty dawniej, jakie się nosiło. Taki biały z wełny, a ta wełna nie jest taka bardzo, bardzo delikatna, ale ona też nie gryzie, wiecie co? Bo ja próbowałam włożyć ten sweter i on nie jest z tych takich gryzących, jak te nasze, na przykład nasze z naszej wełny, z naszych polskich owiec, te swetry, które po prostu jak się włoży, to się można rozdrapać. A on jest taki właśnie, mimo że gruby splot wełny jest, no to jest taki delikatniejszy. Może przez to, że tam te 20% nie jest jednak naturalnego włókna. No i ja sobie włożyłam też ten sweter. Zobaczcie, jak to wygląda. Moim zdaniem bardzo ciekawy sweter. Niekoniecznie wcale właśnie męski, bo będzie bardzo fajnie wyglądał też na kobiecie. Tym bardziej, że jest biały, taki oversize'owy. Uważam, że właśnie fajnie można sobie jakąś stylówkę zimową podrasować takim swetrem. Także pewnie ten sweter będzie dostępny. Idziemy dalej i teraz pokażę Wam kamizelkę. Kamizelka jest po prostu urocza i ona jest z alpaki na 100%. Pokażę Wam to z bliska, to sami zobaczycie, bo to po prostu widać, że to jest alpaka, że nie zmyślam. On nie ma metki, bo to jest rękodzieło też. Jest świetnie zrobiona ta kamizelka, taka oversize'owa. I też się bardzo bije z myślami, czy sobie ją zostawić, bo też ma świetny kolor do mojej sukienki jednej, pokażę Wam zaraz, w stylówce. Tu ma takie rozcięcia też z boku. No i ta wełna z alpaki, zobaczcie, jakie to jest mięciusieńkie, po prostu, naprawdę, alpaki się nie da z niczym pomylić. No, czasem mogłoby się zdarzyć, że tam była jakaś domieszka, jeszcze nie było metki wełny. Był taki jeden błękitny, piękny sweterek, który zapewne miał domieszkę wełny, ale ten to jest na pewno 100% alpaka. Jest po prostu boska ta kamizela. Zobaczcie, jak w niej wyglądam i poradźcie mi koniecznie, czy też sobie ją zostawić, bo naprawdę takie fajne, ja uwielbiam swetry, po prostu ja jestem taką maniaczką swetrów. Ja bym sobie chyba wszystkie zostawiła, które kupuję, jakbym mogła. No ale wiecie, nie da się. Słuchajcie, kolejna rzecz swetrowa to jest swetrowa sukienka i to bardzo fajna, słuchajcie. H&M i to jest chyba, wydaje mi się, że to jest vintage H&M. Rozmiar M, ona jest taka dłuższa, widać, że M, bo na mnie będzie na pewno za duża, ale się Wam w niej pokażę. Zobaczcie, ma fajny wzór tutaj i ma naprawdę też świetny skład. Ma takie rękawki tutaj minimalnie szersze, półgolfik. Fajny kolor, bo taki szary kolor jest naprawdę dobry na zimę i ja też bardzo lubię tego typu szarość. Już Wam powiem, jaki skład. 50% bawełna, 25% wiskoza, 5% wełna, 20% tylko sztucznego jest z nim, więc naprawdę super skład z wełną, z wiskozą, z bawełną. Wygląda jak wełniany. No i oczywiście do tego swetra ja tutaj bym zdecydowanie jakieś dodatki poleciła. Ja bym tutaj na pewno jakąś biżuterię dołożyła, żeby to nie było takie całe jednolite, pas fajny. Także pokażę Wam się tu w jakiejś stylówce, być może nawet zostanę w tych butach, bo żeby trochę rozjaśnić tą szarość jednak, ale czarne trapery też naprawdę super by do tego wyglądały, albo takie, wiecie, sztyblety czarne na trochę wyższym koturnie. Uważam, że naprawdę piękna rzecz, słuchajcie, i tą rzecz, to jest jedna z tych rzeczy, co zapłaciłam nawet za nią trochę mniej, bo była w tym mniejszym sklepie na jakiejś tam już wyprzedaży, więc coś kilkanaście złotych ona kosztowała i uważam, że jak za taką jakość to była super, super okazja. Więc będzie ta sukienka dla Was dostępna, naprawdę piękna jakość, no i niestety na mnie jest za duża, ale ja uwielbiam takie rzeczy, po prostu bardzo, bardzo lubię dzianinowe sukienki, zresztą jak już mówiłam kilka razy. Idziemy dalej, słuchajcie, już nie zostało tak wiele wcale rzeczy, bo jeszcze losowanie przed nami. Śliczną spódnicę kupiłam i tą spódnicę kupiłam z myślą o sobie, nie ukrywam. Już Wam się pokazuje w tej spódniczce, to jest zamsz, marka Arma 36, zobaczcie. Naturalny zamsz, bardzo dobry stan spódniczki i w dodatku z przodu ma to, co ja uwielbiam, czyli takie zaszewki, trochę wygląda jak spódniczka plisowana, a z tyłu jest całkowicie gładka. Bardzo mi się podoba ta spódnica, słuchajcie, i ona ma taką haftkę jakby z tyłu, płaską. Już Wam powiem, wszystko tu jest napisane oczywiście, ale tu nie ma co patrzeć, bo wiadomo, że to jest oczywiście, tu jest napisane, że to jest 100% skóra. No i podszewka jest chyba acetatowa, z tego co tu mi się wydaje. W każdym razie, piękna spódniczka, bardzo uniwersalny kolor. Ja sprzedałam taką moją skórzaną, którą miałam za dużą, niedawno. Nie ze skóry suede, tylko z takiej licowej, delikatnej. No a ta jest zamszowa i
kocham zamsz, po prostu wygląda jak aksamit, a wiecie, że ja też uwielbiam aksamit. Także postaram się Wam tą spódniczkę przymierzyć do tego swetra brązowego też i może pokażę Wam też ją do tego swetra, bo to jest sweter męski, M-ka, ale wydaje mi się, że taka bardzo mała M-ka, bo może nie męski, ale chyba męski. Słuchajcie, bardzo fajny skład. To jest chyba 100% wełna, albo też 80, już powiem. 100% wełna. Bardzo dobra marka, Jean Paul. Piękny kolor, taki jasny, ciepły brąz. Przyjemny, taki lekko beżowy brąz, takie cappuccino ciemne. Nie wiem, jak to nazwać nawet. No i to może być też sweter dla kobiety, jak najbardziej. Męskie swetry czasem naprawdę super wyglądają w stylówach. Na przykład do tej spódniczki uważam, że będzie bardzo fajnie też wystylizowany. Także zobaczycie ją w dwóch wersjach. Z tamtym brązowym i z tym. I piękny, piękny, piękny sweter, naprawdę. Uważam, że się trafił na super okazja, także nie, powiedzmy, nie szufladkuję go, że musi być tylko jako sweter męski. Może być zupełnie też spokojnie jako damski i będzie pięknie to wyglądało. Kochani, następna rzecz to koszula i tą koszulę zamierzałam dać do sklepu, ale jak Wiktor ją zobaczył, to po prostu on od razu powiedział, że to jest koszula na scenę dla niego. Być może, że będziecie mogli go zobaczyć, jeśli go zobaczycie na jakichś koncertach w tej koszuli, bo jest naprawdę zjawiskowa. Zobaczcie, jak pięknie zrobiona wiskoza, ale ten przód po prostu zasługuje na taki specjalny odcinek. Nie no, naprawdę, zobaczcie, jak piękne kolory, hafty. Wydaje mi się, że to są hafty ręczne, chociaż oczywiście tego się nie da stwierdzić tak do końca. I to jest znowu taka firma, ja już mam coś z tej firmy i muszę sobie przypomnieć, co to jest. Bardzo dobra niszowa marka Johnny Was. To jest XL-ka, a prawdopodobnie damska. Nie ma na szczęście zaszywek na biust, więc teoretycznie może być męska. Z tyłu ma taki gładki, tylko ma dół z takim szlaczkiem. Raczej damska, ale wiecie, no jak chodzi o scenę artystów, to tam dla nich to jest jeden pies, z przeproszeniem, czy coś jest damskie, czy męskie, byle to robiło wrażenie i było fajne. Oczywiście to jest bardzo cienkie, więc to jest na upały coś. Albo właśnie na scenę, gdzie są światła, reflektory, gdzie jest gorąco po prostu i człowiek chce mieć coś jak najbardziej cienkiego i przewiewnego. No w każdym razie mnie też to zachwyca i uważam, że niezależnie od użycia, ta koszula jest po prostu cudowna. Naprawdę jest cudowna. Tak. Kochani, teraz pokażę Wam chustkę jeszcze, bo jeszcze mam tylko dwie rzeczy. Przepiękną, jedwabną chustkę kupiłam. Chyba z 50% wyprzedaży. Zobaczcie, jedwab, jak piękne kolory ma ta chustka jedwabna. Tak ręcznie farbowana, widać, że jest sposobem tie-dye. Piękna, piękna, piękna. Zobaczcie, ja tu chciałam Wam pokazać do takiej tuniki, bo mam taką tunikę jedwabną od Charlotte Atkinson. I mi się wydaje, że ta chustka to jest piękne dopełnienie tej właśnie tuniki. Dajcie znać, co myślicie. Mi się wydaje, że to będzie świetnie wyglądało, a nawet można sobie taką chustkę zawiązać na torebce i właśnie jako takie akcesorium do tej tuniki, do tej sukienki. Ja to noszę jako sukienkę oczywiście, ale naprawdę jest mega. To jest bawełna z jedwabiem ta sukienka. No i jedwabna apaszka w takim pięknym kolorze. Do tego będzie po prostu cudownie to wyglądało. Nieważne, czy jako chustka, czy jako dodatek do torebki. Także chciałam się Wam pochwalić, bo to coś raczej sobie na pewno zostawię. To mi się bardzo, bardzo podoba. No i słuchajcie, ostatnia rzecz to torba, właściwie plecak. Bardzo śmieszny plecak, Cardio Bunny. Jakiś taki modowy plecaczek. To jest pewnie coś do sportu niby dla kobietek. No i w tym sensie to kupiłam, bo ostatnio czy na basen, czy właśnie na termy, jak jeździłam, to stwierdziłam, że przydałoby mi się coś takiego, co można sobie do tego wrzucić, rzeczy nieprzemakalne, jakiś kostium kąpielowy, coś fajnego, portfel i właśnie wziąć sobie to na, no właśnie na coś, albo nawet na taką małą wycieczkę. Nie jest to skórzany plecak, bo mam skórzany i mam taki podróżny, a to jest coś takiego małego, co właśnie można czy na zakupy zabrać, bo to się tutaj fajnie wypycha. No i za to zapłaciłam też około 10 zł, więc jestem bardzo zadowolona, bo ja sobie bardzo cenię takie praktyczne rzeczy. A to jest takie trochę cute, modowe moim zdaniem, ten plecaczek. Także też Wam się chwalę tym. No i słuchajcie, to już wszystko, jeśli chodzi o zakupy. Spadło. Więc teraz przechodzimy do rozdania, moi drodzy. Jestem bardzo szczęśliwa, że mogę się z Wami podzielić moją radością, tym, że już 3 lata trwa ten kanał. I no, może wolniej niż się spodziewałam, ale jednak się rozwija i mam nadzieję, że będzie się rozwijał coraz szybciej. Dzięki Wam oczywiście.
Słuchajcie, jest tutaj pudełeczko, które przeznaczyłam na rozdanie. Nie będę wszystkiego pokazywać, co jest w tym pudełeczku. Niech to będzie trochę niespodzianką. To, co jedno, co Wam pokażę, to to, co zapowiadałam. W środku jest bon do mojego, do naszego sklepiku vintage na 100 zł. Więc osoba, która wygra ten zestawik, będzie mogła przeznaczyć te 100 zł na zakupy, czy jednorazowo, czy jako dodatek do całego zakupu, to nieważne. W każdym razie jest tam mój podpis i wszystko, także taki specjalny prezent dla tej widzki, która zostanie teraz wybrana. Jest też mój misiu, bo to obiecałam Wam. Jest taki, powiedzmy sobie, zestaw relaksowy. Przy oglądaniu filmiku mody ekokreatywnej będziecie mogli być może, mam nadzieję, wykorzystać te rzeczy, które tu są. A wydaje mi się, że to są naprawdę super rzeczy, którego można sobie zrobić taki naprawdę kobiecy, relaksowo-pięknościowy wieczorek z herbatką czy z kawką i wykorzystać to, co tu jest, dla przyjemności. Także mam nadzieję, że się Wam spodoba i teraz wylosujemy osobę, która, czy wyciągniemy, nie wylosujemy, osobę, która dostanie ten prezent od nas, ode mnie. Od nas w sensie, że jakby te 100 zł na zakupy to jest od nas, od sklepu, natomiast reszta jest ode mnie całkowicie. Kochani, tutaj mam wszystkie osoby, które spisałam, a które były, się zgłosiły do tego rozdania w komentarzach, a także w e-mailu, bo tam chyba dwie osoby też w e-mailu pisały, że chcą się zgłosić. Także jest tutaj ponad 20, chyba 24 osoby, z tego co mi się wydaje, tak. No i teraz wyciągnę tą osobę i jeszcze dodatkowo później wyciągnę dwie osoby, które już nie dostaną zestawu wysyłkowo, tylko dostaną od nas zniżkę na 30 zł na zakupy, czyli prócz normalnej zniżki dla widzów będziecie mogły, te osoby dwie, które jeszcze wylosuję, będą mogły dostać ekstra 30 zł zniżki na zakupy. Być może coś będzie kosztować 30 zł, no to wtedy tylko wysyłka. Także zaczynam. Najpierw losuję główną nagrodę, główny ten. Żeby nie było, to zamykam oczy i wyciągam. Uff, zawsze się stresuję, jak to wyciągam. Dobra, któż to, słuchajcie. Zobaczcie, tak to wygląda. Mam nadzieję, że widać. Marzena M. No, szczęście ma ta osoba, którą wyciągnęłam. Mam nadzieję, że się spodoba. Gratulacje. Kochani, nie martwcie się, bo jeszcze będą na pewno rozdania na kanale. A tymczasem wyciągam jeszcze te dwie osoby, które dostaną tą zniżkę 30-złotową. Oczywiście te osoby, żeby przypomniały przy okazji zakupów o tej zniżce, bo wiecie, ja mam bardzo dużo na głowie. Ja nie będę na pewno tak dobrze pamiętać, kto to był. Uwaga, więc jest to tak. Grażyna Kycia. Zobaczcie tutaj. Mam nadzieję, że to będzie widać. Oraz Ewelina Kolasa. Dwie osoby wyciągnęłam. Jest. Także te dwie osoby dostają 30-złotowe zniżki na zakupy w modzie ekokreatywnej. Prezencik wyślę, tylko bardzo proszę o to, żeby osoba, którą wylosowałam, zgłosiła się koniecznie na maila modaekokreatywna@gmail.com, który jest w opisie filmu też, i podała swoje dane do wysyłki. Jak najszybciej to będzie wysłane, około środy, bo wiecie co, mnie nie będzie przez następne dwa dni, dzisiaj jest niedziela dla Was, dla mnie sobota i w związku z tym będę musiała dopiero to wysłać, jak wrócę z Warszawy. Mam tam rodzinne sprawy. Moi drodzy, także bardzo, bardzo dziękuję wszystkim, którzy zgłosili. Bardzo mi miło, jestem Wam ogromnie wdzięczna wszystkim, naprawdę za to, że komentujecie, że przyczyniacie się do mojego rozwoju, także serdecznie dziękuję Wam. I oczywiście zapraszam Was na kolejne filmy i na live'y. Live będzie w środę, jakby co. Filmik, jeśli się uda, w czwartek, ale tego nie obiecuję, bo właśnie przez ten wyjazd być może coś się nam poprzesuwa. Także moi drodzy, jeszcze raz dziękuję Wam bardzo i do zobaczenia. Cześć!